Anna Tomczyk, witam Państwa w sobotę 16 kwietnia. To są aktualności, serwis informacji z Podkarpacia. Oto tematy dnia. Czas rozliczeń podatkowych. To był dzień otwarty urzędów skarbowych na Podkarpaciu. Pierwszy raz będę rozliczać działalność. Po prostu idę w ramach sprawdzenia. Jarosławskie Centrum Wspomagania Rozwoju z nowym sprzętem skuteczniej pomaga niepełnosprawnym dzieciom. To urządzenie będzie szczególnie wykorzystywane u dzieci, które mają problemy z koordynacją ruchu. W aktualnościach podkarpacka firma, której patent zainteresował światowe koncerny samochodowe. Musimy gonić świat i nasze produkty muszą być coraz lepszej jakości. Przeniesiemy się do Krakowa na siatkarski turniej finałowy Ligi Mistrzów. Będą też mistrzowie akrobatyki i tańca. Było wielu chętnych do składania PIT-ów i konsultacji, a chwilami nawet kolejki. Za nami dzień otwarty urzędów skarbowych w całej Polsce. Taka akcja ma pomagać w pokonywaniu biurokracji i przypominać o tym, że rozliczamy się z podatku jeszcze przez 2 tygodnie, do 2 maja. Coraz więcej z nas rozlicza się przez internet i przekazuje 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Co ciekawe, głównie do 12 największych fundacji z Mazowsza, Wielkopolski i ze Śląska. Dla tych, którzy nie zdążyli jeszcze złożyć PIT-ów, urzędy skarbowe były dziś otwarte od 9 do 13. Dzień otwarty to szansa, aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z podatkami. Tych, jak się okazuje, jest sporo. Jestem młodym przedsiębiorcą, pierwszy raz będę rozliczać działalność. Po prostu idę w ramach sprawdzenia, czy prawidłowo rozliczyłam PIT. Najwięcej problemów sprawia rozliczenie ulg podatkowych oraz dochodu osiągniętego za granicą. Mąż miał kilka dochodów, w tym zagraniczne, i po prostu rozwiązałam sama ten PIT, ale dla pewności chcę to sprawdzić, czy jest wszystko ok. W tym przypadku wszystko zależy od kraju, w którym jest zatrudniony podatnik i od tego, czy osiąga dochody tylko w nim. Są przypadki, na przykład jeżeli podatnicy przebywają w Niemczech czy w Anglii i nie uzyskują żadnego dochodu w Polsce, w kraju tutaj u nas, to nie mają obowiązku się rozliczać, ale są kraje, Holandia na przykład, mimo że podatnicy nie uzyskują dochodów w kraju, ten obowiązek na podatnikach ciąży. Jak się okazuje, mieszkańcy regionu nie czekają na ostatnią chwilę. Deklaracje podatkowe złożyło już 70% osób, także dziś zainteresowanie było duże. Około 50%, nawet ponad 50% podatników rozlicza się już jako e-deklaracje przez internet. Jest to bardzo dogodna forma rozliczenia się, dlatego że podatnicy nie muszą już przychodzić do urzędu skarbowego, czy w kolejkach stać, czy na poczcie. Już od 12 lat przy rozliczaniu PIT-u 1% naszego podatku możemy przekazać na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać jej numer KRS. W ubiegłym roku uczyniło to 47% podatników, co dało łącznie 557 milionów złotych. Jednak, jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, aż 218 milionów, czyli prawie 40% całej puli, trafiło do 10 największych fundacji. Z ponad 20 milionów, jakie w ramach 1% przekazali w ubiegłym roku podkarpaccy podatnicy, zdecydowana większość trafiła do organizacji spoza Podkarpacia. Kwotę powyżej 1 miliona otrzymało aż 81 podmiotów, ale wśród nich jest tylko jeden z naszego województwa. Pozostałe, a jest ich w naszym regionie ponad 500, otrzymują zdecydowanie niższe sumy, które nie pozwalają na rozwinięcie działalności. Niestety Podkarpacie trochę mało uczestniczy w tym przedsięwzięciu, czyli warto przekazywać te środki, warto by Podkarpacie przekazywało te środki, ale również warto by te środki były przekazywane na rzecz instytucji tutaj właśnie funkcjonujących na Podkarpaciu, które następnie te środki przekazują na rzecz różnego typu przedsięwzięć. Ekonomista zwraca również uwagę, że dzięki większym środkom z mechanizmu 1% podkarpackie organizacje mogłyby stworzyć dodatkowe miejsca pracy.
W Jarosławiu już działa Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w nowo oddanej siedzibie i z nowym sprzętem. Na swoim wyposażeniu ma m.in. rzadko spotykany w Polsce rezonans stochastyczny, pomocny m.in. w nauce chodzenia i koordynacji ruchów u dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Centrum kupiło ten sprzęt dzięki wsparciu duńskich fundacji Velux, które przekazały na budowę i wyposażenie placówki 4 miliony złotych, uznając ją za kluczową dla lokalnego środowiska. Warty ponad 80 tysięcy złotych rezonans stochastyczny przypomina bieżnie. Pacjentom nowo otwartego Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Jarosławiu ma pomagać w kluczowej dla zdrowia rehabilitacji przy różnych schorzeniach. To urządzenie będzie szczególnie wykorzystywane u dzieci, które mają problemy z koordynacją ruchu, w ogóle z ruchem, na przykład przy nauce chodzenia. Ta pacjentka ma dopiero 3 latka i jest jednym z kilkuset dzieci, które zaczęły rehabilitację z pomocą rezonansu. Przestało i znowu. Do nowej formy rehabilitacji dziewczynka podeszła z ogromną odwagą. Będziemy to wykorzystywać u dzieci powyżej 2 roku życia, u tych dzieci, które już potrafią samodzielnie stać lub przynajmniej wspierane utrzymują pozycję stojącą. Centrum w Jarosławiu rocznie chce przyjmować 400 dzieci z 5 powiatów, ale o pomoc zabiegają tu wciąż nowi rodzice, również z innych województw. To są bliźnięta, Jaś i Hania, mają 10 miesięcy. Jeździmy tutaj, bo się troszkę za wcześnie urodziły, ale i mają wzmożone napięcie mięśniowe. W Polsce wzrasta liczba dzieci urodzonych przedwcześnie, ale też maluchów z zespołem Downa, autyzmem i mózgowym porażeniem dziecięcym. To centrum pomaga im niemal od pierwszych dni życia. Osoby, które potrzebują wsparcia, nie potrzebują do nas przychodzić z jakimkolwiek skierowaniem. Wystarczy, że się po prostu do nas zwrócą o pomoc. Każde wsparcie będzie poprzedzone diagnozą. Otwarcie tej placówki w Jarosławiu było możliwe dzięki 4-milionowemu grantowi duńskich fundacji Velux i wsparciu samorządu województwa z pieniędzy PFRON. A z myślą nie tylko o dzieciach, ale też dorosłych niepełnosprawnych zorganizowano wczoraj w Szówsku bal charytatywny i aukcję. Goście dopisali, bo takie przedmioty jak długopis prezydenta Andrzeja Dudy czy koszulka z numerem 9 Roberta Lewandowskiego zadziałały jak magnes. Teraz podliczane są pieniądze, mają one pomóc w rehabilitacji kilkuset osób z Jarosławia właśnie i ościennych powiatów. 700 po raz drugi, czy to na więcej? Długopis ofiarowany przez kancelarię prezydenta Andrzeja Dudy. Nabywca wylicytował za 700 zł. Po kilkaset złotych przyniosły też aukcje książek podarowanych przez gwiazdy kina i telewizji. Na potwierdzenie ceny sprzedaży koszulki Roberta Lewandowskiego i piłki drużyny narodowej, ale też klaczy pełnej krwi arabskiej, trzeba poczekać do poniedziałku. Atrakcyjne przedmioty i chęć pomocy niepełnosprawnym przyciągnęły na bal około 180 osób. Postanowiliśmy wspólnie z żoną wziąć udział w tej licytacji, prawda, a przy okazji kupić sobie fajną pamiątkę. Licytowałam, zachęcam również wszystkich do licytacji na dobry cel. Bal zorganizowany z myślą o pomocy niepełnosprawnym z 5 powiatów, od Jarosławia po Lubaczów, Łańcut i Przemyśl, odbył się po raz pierwszy. Codziennie wspieramy ponad 860 dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością, w tym w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Kobiety Aktywne w Surochowie i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu pomogli w ten sposób również chorym chłopcom z Wólki Pełkińskiej. Mamy nadzieję, że przez ten bal i dobroć serca wszystkich ludzi, którzy tu dzisiaj przyszli, a jest bardzo duża liczba osób, mamy nadzieję, że poszerzymy jeszcze większą ilość pieniążków, które zostaną właśnie przekazane. Już wiadomo, że dochód z biletów, aukcji i loterii wyniósł kilka tysięcy złotych. Ostateczną sumę poznamy w poniedziałek po podsumowaniu licytacji internetowych i potwierdzeniu wpłat. Organizatorzy liczą, że będzie to kilkanaście tysięcy złotych i zapowiadają kolejne tego typu akcje. Dwudziestu nauczycieli szkół zawodowych z Rzeszowa, Mielca, Leżajska i Sędziszowa Małopolskiego zakończyło dziś podyplomowe studia na Politechnice Rzeszowskiej ze specjalną misją. Studia sfinansowała Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza oraz same firmy MTU i Hispano Suiza. Ten pilotażowy program ma pomóc w lepszym kształceniu przyszłych kadr dla przemysłu lotniczego.
Przedsiębiorstwa Doliny Lotniczej, oczywiście pracownicy tychże przedsiębiorstw, dokonali głębokiej analizy potrzeb czy też luk w wykształceniu, które występowały u absolwentów szkół średnich i z tego bezpośrednio wyłonił się program studiów podyplomowych, gdzie pojawiły się zarówno przedmioty związane z tymi produktami, które są wytwarzane, to znaczy elementy konstrukcji lotniczych, silników lotniczych były tutaj również słuchaczom wykładane, ale też przedmioty związane z tym, co bezpośrednio jest przekazywane absolwentom szkół średnich, a zatem kwestie związane z grafiką inżynierską, nowoczesnymi technologiami stosowanymi w przemyśle lotniczym. Idea jest taka dosyć głęboka i szeroka, to znaczy nauczyciel dostaje porcję wiadomości, 2 semestry studiów związanych bezpośrednio z przemysłem lotniczym. W trakcie tych studiów również były zaprojektowane takie wizyty studyjne w poszczególnych firmach, żeby studenci, nauczyciele mogli zobaczyć określone procesy techniczne i technologiczne w naszych przedsiębiorstwach, żeby uzupełnić tę wiedzę teoretyczną o konkretnie praktyczną z lotnictwa. No i na tej podstawie kształtuje się no pewien taki rozszerzony zakres wiedzy nauczycieli. No i liczymy mocno na to, że nauczyciele tę wiedzę będą transponować. Studia pod kątem nowych technologii dają możliwość właśnie poznania tego, czego na co dzień nie mamy w szkole. W szkołach udział tych nowych technologii jest stosunkowo niewielki. Tutaj mogliśmy tego dotknąć, mogliśmy spróbować, mieliśmy możliwość zapoznania się z pracą przedsiębiorstw. Jedno to jest teoria, drugie to jest praktyka. A zobaczyć, jak to w praktyce funkcjonuje, jest to no, znacznie więcej, ważniejsze dla ucznia. Zresztą czasem jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Dobre wykształcenie na początek, a w przyszłości być może własna firma i wynalazki. Takie, jakie ma na przykład firma Sierakowscy Grup z Mielca. Jako pierwsza na świecie wdraża technologię produkcji filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego. Ta nowość rodem z Podkarpacia ma szansę zrewolucjonizować rynek motoryzacyjny na świecie. Nanokompozyty polimerowe są jednym z najnowszych trendów w przemyśle tworzyw sztucznych. To materiał dwufazowy, w którym w polimerowej osnowie są rozmieszczone cząstki wielkości kilku nanometrów. Zastosowanie nanokompozytów jest bardzo szerokie, od nośników danych wysokiej gęstości w elektronice, poprzez ubrania odporne na zabrudzenie, po lepszy papier i farby dla poligrafii. Udział w tym wyścigu innowacyjności bierze także podkarpacka firma Sierosławski Group. Ich patent to nanokompozytowe filtry samochodowe. Skąd pomysł, by wprowadzić taką właśnie technologię, inną niż dotychczasowe? Jest to długotrwała współpraca z naszymi odbiorcami i wymóg klientów odnośnie branży motoryzacyjnej do szukania nowych technologii, obniżenia kosztów, ciężarów detali plastikowych. Innowacyjność wynika nie tylko z unikalnego składu nanokompozytu, ale też z nowatorskiego łączenia filtra z obudową. Do tej pory używano klejów. Kleje łączące bibułę z plastikiem są już eliminowane. Nie pojawiają się one w kabinie pasażerskiej, czyli nie wdychamy tego kleju łączącego. Jest na zasadzie zatrysku, obtrysku i często również zgrzewania ultradźwiękowego. Ponadto nanokrzemionka zwiększa wytrzymałość. Firma jest dwukrotnym laureatem innowatora Podkarpacia. Otrzymała tytuł za filtry z nanokompozytu, a także za inwestycje w nowoczesne maszyny. To rodzinne przedsiębiorstwo, które od 40 lat stawia na innowacyjność. Musimy gonić świat i nasze produkty muszą być coraz lepszej jakości. Muszą dorównywać jakości produktów na świecie. Musimy je przewyższać. I widać, że ta dewiza jest warta naśladowania, bo Sierosławski Group jest dziś partnerem największych firm na świecie. Produkuje dla nich nie tylko filtry samochodowe, ale też części plastikowe i inne podzespoły. W Krakowie rozpoczął się siatkarski turniej finałowy Ligi Mistrzów. 4 najlepsze zespoły Starego Kontynentu walczą o tytuł najlepszej drużyny Europy. Gospodarzem jest Asseco Resovia. Aktualni mistrzowie Polski w półfinale walczą z mistrzem Rosji Zenitem Kazań. W Krakowie jest Paweł Pezdan. Witaj Paweł, powiedz, czy już wiadomo, kto zagra w jutrzejszym finale? Paweł, czy mnie słyszysz?
Mecz zakończył się, proszę Państwa, około 5 minut temu, a wystarczy spojrzeć na kibiców, którzy są za nami. Smutek. Ostatnią akcję zakończył Wilfredo Leon, czyli Kubańczyk z polskim paszportem, ale Wilfredo Leon gra w drużynie Zenitu Kazań. Asseco Rysowia przegrała 1-3 i ten pierwszy set, set otwarcia, wlał nadzieję w serca kibiców, a trzeba powiedzieć, że hala jest wypełniona po brzegi. Około 15 tysięcy kibiców, 90% to kibice z Podkarpacia. Pierwszego seta Asseco Rysowia rozpoczęła odważnie, wygrywając do 22, a w meczu z drużyną z Rosji, która jest zdobywcą Pucharu Rosji, Super Pucharu Rosji, a także Mistrzostwa Rosji właśnie w sezonie 2016. Jeśli tylko podaje się temu rywalowi rękę, to on nie odpuszcza. Pozostałe sety dla gości do 24 przegrywamy, do 18 i do 21. Z takim lekkim smutkiem kończy się ten mecz, bo nie zagramy w wielkim finale jutro o godzinie 18, ale prowadzący tutaj doping, który był wyręczany przez kibiców z Rzeszowa, powiedział, że ogromne brawa należą się dla kibiców z Podkarpacia i kibiców z Rzeszowa, bo stworzyli niesamowitą atmosferę. Jutro zagramy w finale pocieszenia o 14:45, a więc Zenit Kazań czeka na zwycięzcę meczu włosko-włoskiego, a my czekamy na przegranego. Jeszcze mamy szansę na brąz, a przegraliśmy dzisiaj z ubiegłorocznym zwycięzcą Ligi Mistrzów, z którym właśnie rok temu w Berlinie przegraliśmy 0-3. A więc czekamy teraz na brąz i pozdrawiamy z Krakowa. To tu bije serce europejskiej siatkówki. Dziękujemy bardzo, Pawle. I kolejne informacje sportowe. Przyjechali z różnych stron Polski, m.in. z Warszawy, Katowic, Torunia i Kielc. Ponad 300 najmłodszych zawodników konkuruje w ogólnopolskich zawodach w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce w łańcucie. Być może to przyszli olimpijczycy. Dla Podkarpacia to ważna dziedzina sportu, bo trenuje tu ponad 500 młodych. No jest to na pewno trudny sport. Jest to sport jednocześnie bardzo rozwijający. Oprócz umiejętności takich gimnastycznych daje pewien rodzaj spokoju i pewną podstawę do każdego innego sportu. Więc jeśli dzieci zmieniają dyscyplinę, to mają już jakieś podstawy do tego, żeby sobie łatwiej, że tak powiem, coś innego robić. Natomiast no, wymaga to na pewno poświęceń. Tak jak każdy sport, jest to dieta, jest to powtarzanie. Przyjechaliśmy z Ursusa z Warszawy, no i ćwiczenia ogólnie 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Trochę się długo przygotowaliśmy, tak? Miesiąc, 2 miesiące musieliśmy się przygotowywać. Ćwiczymy dwójkę mieszane. Mam 10 lat, akrobatykę trenuję już prawie 3 lata. Po prostu ją kocham. Kocham to, co robię, bo to jest piękny sport. Ale można się nałapać wielu kontuzji, no ale jest piękny, więc poszłam w ślady siostry. Dzieci po raz pierwszy się pokazują w układach i myślę, że to jest nasza przyszłość na Tokio, a może jeszcze na Olimpiadę 2024. Mówię o trampolinie, bo to jest sport olimpijski, ale na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata w pozostałych dwóch dyscyplinach. Mamy nadzieję, że Rzeszów, Podkarpacie jest doskonale znane z tego, że tu jest jeden z najmocniejszych ośrodków w tych trzech dyscyplinach, że to się będzie w dalszym ciągu rozwijać. Mamy też taneczny weekend w regionie. W Rzeszowie trwa podkarpacki festiwal tańca Axel Rysowia 2016. W Przemyślu Krajowe Mistrzostwa Międzynarodowej Organizacji Tanecznej. W sumie zaprezentuje się aż 1500 tancerzy. Twist i walc wiedeński to tylko niektóre z tańców, z którymi musieli zmierzyć się seniorzy w ramach Grand Prix Polski. Konkurencja była duża, bo wśród uczestników byli najlepsi tancerze w kraju, laureaci wielu konkursów, a także mistrzowie Polski i Europy. Razem już tańczymy 8 lat. Jest to dla nas pasja, przyjemność, sposób na spędzanie wolnego czasu. A jakie znaczenie dla nas mają turnieje? No taki turniej to jest, można powiedzieć, takim sprawdzeniem naszych umiejętności, tego co ćwiczymy na co dzień. Przez te 2 dni na parkiecie będzie się przewijało blisko 800, może 900 tancerzy.
Mamy gości z całej Polski, od Morza po Tatry, od wschodu do zachodu. Jutro w hali na Podpromiu w Rzeszowie odbędą się akademickie Mistrzostwa Polski, czyli wyłonione zostaną najlepsze studiujące pary taneczne. Natomiast w Przemyślu swoich sił na parkiecie próbowali nieco młodsi uczestnicy. Startowali w 60 kategoriach, pojedynczo, ale także grupowo. Wszystko w ramach krajowych mistrzostw IDO. Są to Mistrzostwa Polski w tańcach karaibskich, tak prosto powiedziawszy. Salsa, bachata, merengue to rytmy przewodnie tej imprezy. Przyjechało do nas ponad 550 tancerzy z różnych miast Polski. Dla młodych ludzi taniec to nie tylko sport i rywalizacja. Taniec to jest dla mnie przygoda, niesamowita przygoda. Różne przyjaźnie, wyjazdy. Ostatnio byliśmy na Mistrzostwach Świata. Ta atmosfera, taniec sam w sobie jest piękny i po prostu kocham to robić. Tańczę już od 10 lat, różne style, począwszy od towarzyskiego po tańce karaibskie. W tańcu lubię to, że można wyrazić siebie, że można dać upust swojej energii, trochę się wyszaleć. Kto tańczyć nie umie, najlepszych młodych tancerzy może podziwiać. W Przemyślu zawody zakończą się dopiero jutro. A na koniec siatkarki krośnieńskich Karpat, które czekają na decyzję startu w Orlen Lidze. Wprawdzie krośnianki uplasowały się poza czołową czwórką pierwszej ligi, ale wcześniej zarząd klubu zgłosił akces do startu w Ekstraklasie. Razem z Karpatami podobne wnioski złożyły trzy inne kluby pierwszoligowe. Zarząd Orlen Ligi jest na tak, bo chce zwiększyć liczbę klubów z 12 do 16. To szansa dla tych drużyn pierwszoligowych, które chcą grać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zarząd działa nad tym, żebyśmy byli w Orlen Lidze. Myślę, że te dziewczyny zasługują na to, żeby w Krośnie zagrać w Orlen Lidze, bo naprawdę oddają tutaj serce, fajnie walczą ze wszystkimi zespołami i myślę, że ambicji i woli walki, czego w niektórych drużynach być może w Orlen Ligi brakuje, u nas na pewno nie. Karpaty walczyły bez powodzenia o Orlen Ligę w sportowej rywalizacji 3 sezony temu. Wtedy rozgrywającą krośnieńskiej drużyny była Ewa Nadziałek, obecnie walcząca o awans z ŁKS-em. Jak wiadomo, nie tylko poziom sportowy się tutaj liczy, tylko i pieniążki, sponsorzy, także no zobaczymy, jak to wszystko będzie. Ja im życzę z całego serca, żeby ta Orlen Liga była. Sportowo dla Karpat to byłby wielki sukces. Po pozytywnej decyzji zarządu Orlen Ligi trzeba będzie jeszcze przekształcić klub w spółkę akcyjną i zebrać gwarantowany budżet. W regionie na dobre ruszył sezon zawodów w skokach konnych na parkurach otwartych. W weekend rozgrywana jest pierwsza kwalifikacja Pucharu Leśnej Woli. Na zakończenie pierwszego dnia rywalizacji odbyły się dwa konkursy klasy N. W pierwszym zwyciężył Sławomir Szlachta na koniu Champion The Night. Z początek sezonu otwartego, dlatego było widać chyba po moich koniach, że są świeże, pierwszy raz wyszły z hali, ale spisały się jak na razie bardzo dobrze. Kolejny konkurs rozgrywany jako dwufazowy na przeszkodach o wysokości 125 cm. Najszybciej i bezbłędnie parkur pokonała Dagmara Piętka na Kodo du Destin. Reprezentant gospodarzy Michał Kaźmierczak w tych zawodach sprawdzał młode konie, a zawodnik klubu Leśna Wola ostatnio występował z powodzeniem w Pucharze Świata. 25. miejsce, myślę, że to bardzo dobry wynik, do ścisłego finału się zakwalifikowałem. Teraz Kepa samej podstawy koniec odpoczywa, za tydzień właśnie idzie do Linzu, a później za 2 tygodnie reprezentuje Polskę w Pucharze Narodów na CSIO, również w Linzu w randze 4 gwiazdek. Leśna Wola w maju zaprasza na zawody ogólnopolskie, a w sierpniu Stadnina będzie gościć uczestników Polskiej Ligi Jeździeckiej. To jest weekend pełen atrakcji. Przydałaby się jeszcze dobra pogoda. O niedzielnej pogodzie opowie Państwu za chwilę Beata Gubernat. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.